Salvete omnes. Dzisiaj mi przypomniano o tym, że miałam Wam nagrywać formy podstawowe czasowników, więc nagrywam. Nagram je wszystkie na podstawie tego, co jest w każdym rozdziale Erberga i bardzo Was proszę, żeby ktoś z Was zechciał zrobić ładną prezentację z tekstem tych form, bo nie mam na to czasu, mogę Wam je nagrać. Proszę zrobić prezentację w PowerPoincie i będzie można wtedy skleić mój dźwięk z formami, które są na obrazku. A póki co jesteśmy w rozdziale pierwszym, tutaj mamy tylko jeden czasownik, est, formy podstawowe, sum esse fui, sum esse fui. Capitulum secundum, quesunt verba temporalia in hoc capitulo spectate. Ubi sunt verba temporalia? Nulla sunt. Ita, quia solum erat Iulius, est filius, Iulius est pater Marci, etc. Capitulum tertium, hic sunt multa verba temporalia, spectate, ubi sumus, ubi sunt illa, hic. Cantat, canto, cantare, cantavi, cantatum. Pulsat, pulso, pulsare, pulsavi, pulsatum. Plorat. Ploro, plorare, ploravi, ploratum. Ridet, ha ha ha. Rideo, ridere, risi, risum. Videt. Spectat. Specto, spectare, spectavi, spectatum. Video, videre, vidi, visum. Vocat. Voco, vocare, vocavi, vocatum. Venit. Venio, venire, veni, ventum. Interrogat, interrogo, interrogare, interrogavi, interrogatum. Respondet, respondeo, respondere, respondi, responsum. Dormit, dormio, dormire, dormivi, dormitum. Audit, audio, audire, audivi, auditum. Verberat, verbero, verberare, verberavi, verberatum. Hoc erat capitulum tertium. Nunc, capitulum quartum, etiam sunt hic quedam verba temporalia. Hec omnia, capituli terti, hec omnia erant coniugationis prime, secunde, quarte. In capitulo quarto autem habemus verba satis multa coniugationis tertie, quesunt Paulo difficiliora. Spectate, vocabula nova. Ubi sunt? Adest, abest. Sunt verba composita, verbi quod est est, ergo sum esse fui, ad sum adesse ad fui, abest, ab sum abesse a fui. Ab sum abesse a fui. Pamiętacie, znikało nam to b. Mamy ad fui, ale a fui. Numerat, non, habet primum, habet, habeo, habere, habui, habitum. Numerat, numero, numerare, numeravi, numeratum. Salutat, saluto, salutare, salutavi, salutatum. Tacet, taceo, tacere, tacui, tacitum. Taceo, tacere, tacui, tacitum. Accusat, accuso, accusare, accusavi, accusatum. Ponit, pono, ponere, posui, positum. Tutaj macie te dużo tych wyrazów złożonych, które nam się kojarzą, prawda? Compono, componere, composui, compositum. Repono, reponere, reposui, repositum. Co tam jeszcze? Depono, deponere, deposui, depositum. Sumit. Sumo, sumere, sumpsi, sumptum. I tutaj też dużo złożeń. Resumo, resumere, resumpsi, resumptum. Co tam jeszcze? Consumo, consumere, consumpsi, consumptum. Discedit. Discedo, discedere, discessi, discessum. I też mnóstwo złożeń innych niż discedit. Pamiętacie to? Mówiłam Wam o tym. Cedo, cedere, cessi, cessum. Forma podstawowa, niezłożona, ale mamy właśnie dużo też złożeń innych. Na przykład concedo, concedere, concessi, concessum, recedo, recedere, recessi, recessum, procedo, procedere, processi, processum,
accedo, accedere, accessi, accessum. Dalej, imperat. Impero, imperare, imperavi, imperatum. Paret, servus domino, paret. Pareo, parere, parui. Pareo, parere, parui. To jest trudne słowo, bo łatwo je pomylić. Słowo pareo, paret, łatwo je pomylić ze słowem pario i jeszcze ze słowem jeszcze z jakimś, nie pamiętam, sprawdźcie sobie, jest kilka podobnych słów. Nie będę Wam teraz mieszać, ale zapamiętajcie dobrze z różnymi przykładami pareo, parere, parui, ponieważ może nam się mylić, zwłaszcza z pario, rodzić. Coś jeszcze? Chyba nie. Capitulum quintum i na nim zakończymy. Co my tu mamy w capitulum quintum? Habitat. Habito, habitare, habitavi, habitatum. Amat. Podstawowy czasownik, który się odmienia we wszystkich podręcznikach. Amo, amare, amavi, amatum. Carpit. Zrywać. Puella carpit flores. Carpo, carpere, carpsi, carptum. Delectat. Me delectat. Like na Facebooku, lubię to, tak? To mnie cieszy. Delecto, delectare, delectavi, delectatum. Forma ego delecto, znaczy, że ja kogoś cieszę, nie? Agit, super ważne. Ago, agere, egi, actum. Ago, agere, egi, actum. I na tym super ważnym czasowniku kończymy. Bardzo Wam dziękuję i no właśnie, zróbcie ładną prezentację, a ja będę tylko dobitnym głosem nagrywać same dźwięki. Chyba, że wystarczy Wam nagrywać same dźwięki. Może dobrze jest, żebyście wysłuchali mnie i pisali sobie, prawda, sprawdzając w słowniku. Może warto własnoręcznie napisać te słowa. Myślę, że to jest dobry pomysł. Pozdrawiam serdecznie i bene valete.